Święto miasta, czyli rybobranie, zbliża się wielkimi krokami. Choć odbędzie się ono w sobotę 15 i w niedzielę 16 czerwca, to już teraz trwają przygotowania do tego wielkiego wydarzenia, bo przecież czasu pozostaje już niewiele. To zaledwie 3 tygodnie. Tygodnie wytężonej pracy dla organizatorów i jednostek zaangażowanych we współorganizację wydarzenia. Pierwsze ważne spotkania już trwają. Wiadomo, że rybobranie tradycyjnie rozpocznie się od parady. W sobotę startujemy paradą rybobraniową, którą organizuje szefowa biblioteki ze swoją ekipą i przemaszerujemy pod hali widowiskowo-sportowej albo spod biblioteki. Tutaj na plac, ponieważ rybobranie odbędzie się podobnie jak dwie poprzednie edycje, na placu parkingowym przed choinką, która stoi przed Urzędem Miasta. Nie zabraknie różnych stref tematycznych, wśród nich m.in. strefa sportu, strefa dla dzieci, strefa służb mundurowych i wiele innych atrakcji. To przez 2 dni będzie czekać na mieszkańców i gości w Parku Tysiąclecia. Po paradzie ruszą występy. Na scenie zaprezentuje się wielu różnorodnych artystów. Następnie odbędą się występy lokalnych artystów. Mówię lokalnych, czyli tych, którzy są bardzo prośnieńscy, łącznie ze szkołami tańca, ale też starszymi i młodszymi podmiotami, które śpiewają podczas wyroku na zachód. Gwiazdą sobotniego wieczoru będzie zespół Power Play. Następnie gwiazda wieczoru, czyli zespół dyskopowo o wdzięcznej nazwy Power Play. O godzinie 22 zaczynamy tańce. Nie do końca przyjmowałbym się dokładnie godzinówką, dlatego że jak to na takim imprezie, to może być 15 minut w tamtą i kończymy ten dzień, a właściwie tę noc, podobnie jak w zeszłych latach, o godzinie 1. Konkurs piosenki to jedna z propozycji na niedzielę. Jedna z wielu, bo atrakcji nie zabraknie. W niedzielę 16 czerwca w okolicach godziny 21 druga gwiazda rybobrania, zespół Dżem. Do tematu rybobrania będziemy powracać w kolejnych serwisach informacyjnych.